kolejny kwitnącego makaronu. Dzisiaj jestem znowu zwiedzać kolejne miejsca we Florencji. To jest Opificio delle Pietre Dure. Dalej będę się bawić w geologiczne rzeczy. A na razie zapraszam do środka. Idziemy. Muzeum znajduje się przy Via degli Alfani i zawiera w sobie tak ekspozycję muzealną, jak i pracownię skał twardych, chociaż po polsku niektórzy mówią na to warsztat kamieni szlachetnych, a także laboratorium renowacji zabytków. Polskie strony, które opisują to muzeum, nazywają to, że to jest miejsce poświęcone dawnej florenckiej sztuce układania mozaiki z kamieni szlachetnych. I to nie jest do końca prawda, bo mozaika to jest coś, co się układa z takich drobniuteńkich kawałeczków, z których każda część obrazu ma być wykonana właśnie tymi drobniusieńkimi kawałeczkami, składającymi się na całość obrazu. Natomiast tu, tak jak widzicie na filmie, no to jest, powiedzmy, każdy fragment taki duży jest przycinany i wpasowywany w resztę obrazu. Jest to rodzaj takiego jakby puzzla, takiej składanki, gdzie poszczególne fragmenty gotowego dzieła są składane z odpowiednio dociętych kamieni, wykorzystując naturalne kolory kamienia, czyli jego wnętrza. Aktualnie pracownia zajmuje się nie tylko komponowaniem obrazów z odpowiednio dociętych kawałków skał i kamieni, ale znajduje się tu także dział renowacji zabytków. Pracownia powstała w 1588 roku i tu we Florencji jest związana wyłącznie z Florencją i zostaje prawie cały czas we Florencji. Tylko jeden mały oddział zostanie przeniesiony do Pragi Czeskiej przez Rudolfa II Habsburskiego. I to właśnie w Pradze Czeskiej powstał ten śliczny mebelek. Podarowano go Medyceuszom. Pytanko, kto się mógł przyczynić do powstania takiej fajnej pracowni? Oczywiście, że Medyceusze. Czy kogoś to zdziwiło? No właśnie. Ferdynand I Medycejski najbardziej. Znaczy, za jego panowania pracownia powstała, ale zbierać takie cudeńka i się nimi interesować, to już i poprzednicy Ferdynanda umieli. I co to w ogóle jest? To po włosku to się nazywa commesso, czyli coś, co jest ułożone, poskładane tak razem do kupy. Jeszcze chwileczkę sobie pooglądajcie, jakie one są, te wszystkie dzieła, jakie one są niesamowicie precyzyjnie wykonane. A za chwilę Wam opowiem, jak to się robi i postaram się pokazać, bo nagrałam też taki malusieńki filmik z filmiku, który pokazywali tam w muzeum. Po obejrzeniu ekspozycji muzealnej poszliśmy do laboratorium, tam gdzie jest oddział renowacji zabytków. Tam niestety zdjęć nie można było robić, natomiast to, co tutaj widać, to jest jeszcze
zbiór, kolekcja tych wszystkich różnych skał sprowadzanych z całego świata przez jeszcze medyceuszy. Tyle tego nas sprowadzali, że pracownia jeszcze bardzo długo będzie mogła z tych zasobów korzystać. W muzeum znajduje się również ekspozycja różnych instrumentów i narzędzi, którymi to wszystko wykonywano. No i za chwilę tutaj się skończy pokazywanie tych medycejskich skarbów i będzie można obejrzeć narzędzia i instrumenty, którymi wykonywano te arcydzieła. O właśnie, przy takich stolikach się siedziało. O, tutaj się siedzi przy takim czymś, tak nawet wyprofilowane są do brzucha wykonującego. Taką piłą się to wycinało. Zobaczcie, taki drutek tu jest przeprowadzony, metalowy. Przeprowadza się go przez kamień i potem dopiero się tnie. Specyficzna forma tego narzędzia pewnie pozwalała lepiej nim manewrować. A tu możecie zobaczyć taki napęd jak w takiej bardzo, bardzo starej maszynie do szycia. A tutaj są sproszkowane rozmaite substancje, które nakładało się na ten drutek przy pałąku do cięcia, żeby zapewnić odpowiednie tarcie i żeby łatwiej się cięło. Najpierw artysta malował obrazek, potem przez kalkę obrysowywało się poszczególne fragmenty obrazu. Następnie tym pałąkiem z drutkiem wycinało się poszczególne fragmenty w kamieniu, układało razem wszystkie, a na koniec szlifowało i polerowało, żeby nadać temu gładkość idealną. O, tu na filmiku możecie zobaczyć wszystkie poszczególne czynności, w kolejności jak się odbywają. Widzicie, najpierw rysunek, kalka, fragment kamienia do wycięcia i tutaj widzicie, jak ten pan to tnie. To z tyłu, co trzyma, to jest ten taki nawilżony proszek z tych małych miseczek. Teraz dostał fragment do wycięcia, wyjmie ten, włoży ten nowy, no i tak to się odbywa. W muzeum znajduje się jeszcze ekspozycja rozmaitych skał w przekroju, gotowych już do takiego cięcia. Zobaczcie, jakie one są wszystkie niesamowite. Szkoda, że telefonem nie dało się uchwycić wszystkich przepięknych odcieni tych kamieni. To co? Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Poproszę o łapki w górę, jeśli film się podobał. I do następnego. Ciao, ciao!